Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego pomieszczeniem przynależnym stanowiącym własność gminy miejskiej Kraków położonym w budynku mieszkalnym przy ulicy Józefa 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1161. Pierwsze czytanie. Referuje w imieniu pani dyrektor. Kto jest pani dyrektor? Bardzo proszę. Wysoka Rada. Projekt uchwały druku nr 11161 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ulicy Józefa nr 3. Z lokalem, do lokalu przynależy lokal, pomieszczenie przynależne piwnica i ułamkowa część w częściach wspólnych budynku i nieruchomości punktowej. Lokal ma powierzchnię 22 metry 24 cm i znajduje się oficjalnie tego budynku mieszkaniowo-usługowego, bowiem budynku, który znajduje się 15 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych, z czego 7 lokali zostało już sprzedane. Oficyna tego budynku nie jest wpisana do rejestru zabytków. W związku z powyższym na jej sprzedaż nie jest potrzebne zezwolenie konserwatorskie i nie przysługuje z tego tytułu żadna bonifikata. Lokal jest położony na trzecim piętrze, składa się z ciemnej kuchni i pokoju w układzie amfiteatralnym. Dostęp do niego jest przez galerię komunikacyjną, tak zwaną bankową, z klatki schodowej. Lokal został przeznaczony do zbycia z uwagi na fakt, że w pierwszej wersji był proponowany do zasiedlenia w ramach programu pomocy lokatorom, a w ramach tego programu wymagane jest wyremontowanie lokalu na koszt najemcy. Ponieważ lokal jest w złym stanie technicznym, to nie chodzi zainteresowania najmem i z tej przyczyny jest wystawiony do przetargu. Co do zasady, przetarg ustny, nieograniczony i do wyłącznej kompetencji rady należy wyrażenie zgody. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z panią panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Chciałem tylko państwa poinformować, że komisja mienia przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała druk. Jedną że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 21 marca 2013 roku godzina 15. Kolejny